0-0. Zaczynamy start. Zawodnicy i zawodniczki, gotowi? Odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Publiczność, która jest przy linii mety tutaj o zejście z ulicy Świetlanej. Prosimy o zejście z ulicy Świetlanej, żebyśmy mogli mieć dobry podgląd. Ekipa telewizyjna chciałaby mieć piękny obraz. I już widzimy pierwszego zawodnika finiszującego. Jak minie linii mety, będziemy znali jego nazwisko. Choć sylwetka jest nam znana z lat poprzednich. Numer 91, gratulujemy. I za moment poznamy zwycięzcę. Jest zwycięzca. Nie sklepuje się na razie. Zwyciężył Michał Hulewicz, natomiast następny dość sporo z tyłu. I mamy następnego zawodnika numer 92. Oklaskami powitajmy na mecie. Pełne wyniki łącznie z imionami, z nazwiskami za moment. Drugie miejsce pan Kuszczyk Edwin z Międzyrzecza. Natomiast mamy zawodnik numer 28, miejsce trzecie w kategorii Open, Pigłowski Dawid z Gorzowa Wielkopolskiego. Gratulujemy. Numer 20, miejsce czwarte. Dominik Kryca z Wędrzyna. I teraz już będzie coraz większa grupa. Mijała linię mety numer 48. Sopata Patryk z Drezdenka. Gratulujemy. Widzimy aktualny czas 20 minut 30 sekund. W takim czasie najlepsi zawodnicy pokonali dystans 5 km i 700 metrów. Pierwsza zawodniczka, numer 46, gratulujemy. Wioletta Paduszyńska już uczestniczyła w naszych zawodach. Pokonała wielu swoich konkurentów i wszystkie konkurentki w czasie 20 minut 50 sekund. Następny zawodnik, zawodnik numer 14. Zaraz poznamy jego dane. Pan Michał Leszczyński z Deszna. Gratulujemy. Pan Łukasz Piszczak z Przynotecka. Piczak. Łukasz Piczak z Przynotecka. Miejsce siódme. I mamy zawodnika ósmego w kolejności. To pan Jerzy Hołubowicz. I kolejno meldują się na mecie pan Rafał Huciak, pani Barbara Pochranowicz, pan Bartłomiej Roszak. Gratulacje. I na mecie melduje się pan Kamil Rusin z Brzozowca, a więc nasza gmina.
zabawka się dość sporo rozciągnęła, ale będziemy czekać do końca, aż ostatni zawodnik przybiegnie. Zawodnik z numerem 80 to pan Dawid Leciejewski z Gorzowa Wielkopolskiego. Następny, 13, pan Michał Paplicki, również z Gorzowa. Pan Marcin Nowakowski z Osiedla Poznańskiego, stały uczestnik naszych biegów. I kolejna pani. Pani Anna Lasecka z Gorzowa Wielkopolskiego. Gratulacje. Następny zawodnik z numerem 6. Pan Bartosz Sawicki z Gorzowa. Pan Edward Dołmat, również z Gorzowa. I na mecie Wojtek Kompanowski z Lubiszyna. Czas 23 minuty 24 setne sekundy. Można swoje rekordy poprawiać zawsze. Jak miną wszyscy zawodnicy linię mety, podzielimy na kategorie wiekowe, żeby rywalizacja była sprawiedliwa. Numer 39, na mecie melduje się pan Mariusz Zalewski ze Strzelec Krajeńskich. Zawodników prosimy o uzupełnienie płynów, do skrzyneczek prosimy o oddanie chipów i udanie się na posiłek regeneracyjny. Kilka chwil zajmie nam tutaj uporządkowanie wszystkich list zawodników, przygotowanie dyplomów. A na razie oklaskami witamy kolejnych zawodników. A są nimi pan Zbigniew Szwedek i pan Karol Wesołowski. Następny zawodnik to pan Krzysztof Grzybowski z Gorzowa. I kolejna przedstawicielka płci pięknej. Numer 40 to pani Janna Kupisz z Gorzowa. Pan Kazimierz Stańczyk z Lipek Wielkich również minął linię mety. Aktualne czasy to 24 minuty 46 setnych. Kolejna zawodniczka z radosnym okrzykiem. Pani Janna Świadkowska, pan Radosław Ciepliński również z Osiedla Poznańskiego minął linię mety. I witamy serdecznie pana Mateusza Piczaka, pana Bogumiła Mądrzaka. To był 25 zawodnik, a zatem jeszcze 40 zawodników jest na trasie. Teraz duża grupa zawodników walczy o lepsze pozycje. I witamy na linii mety pana Remigiusza Jerzyka, Błażeja Marszałkiewicza, Sebastiana Kozaczuka, panią Jannę Dajerling. Niektórym wystarczyło sił nawet na finiszowanie, ale to doświadczeni zawodnicy wiedzą, jak rozłożyć siły. Kolejny zawodnik minął linię mety, to pan Arkadiusz Iwanowski ze Zwierzyna. I już będzie teraz 30 zawodnik za moment pojawi się na linii mety, a więc prawie połowa stawki. Przypominam zawodnikom i zawodniczkom o oddawaniu chipów do skrzyneczek, żeby mogły się odbyć następne zawody. Pozbywamy się chipów do skrzyneczek, uzupełniamy płyny, udajemy się na posiłek regeneracyjny. Natomiast mamy tutaj zaciętą walkę zawodniczki i zawodnika. I witamy pana Macieja Mruszczyka i panią Karolinę Marzec. Pani Karolina to przedstawiciel gminy Deszczno.
Również mamy panią Weronikę Leszczyńską z Deszcza na mecie. Gratulujemy. I to już 27 minut biegu. Teraz 39 zawodnik w stawce. Jest to pan Mateusz Gałganek z Czciela, województwo lubuskie. I do mety zbliża się spora grupa zawodników i zawodniczek. Niektórzy ambitnie finiszują. Zostawił sobie spory zapas sił zawodnik z numerem 55, pan Patryk Baran z Witnicy. Mamy również pana Tomasza Owsiannego z Dzierżławic, Dawida Kowalczyka z Gorzowa, Agnieszkę Goździcką ze Strzelec Krajeńskich, Piotra Kaniewskiego z Santocka. I kolejna zawodniczka na linii mety, pani Lilianna Żmija ze Zwierzyna. Kolejni zawodnicy, zawodniczki, gratulacje dla pani Agaty Panickiej z Gorzowa Wielkopolskiego, dla pani Ireny Majłowskiej z Gorzowa Wielkopolskiego. Zapraszamy zawodników i zawodniczki, które ukończyły bieg na zupę regeneracyjną. Tak, to pod zielony namiot przy sali wiejskiej czeka pyszna zupka. Do tej pory 12 zawodniczek ukończyło bieg i 35 panów, a zatem 47 osób już finiszowało. Czekamy na kolejnych. Zawodnik z numerem 53 to pan Piotr Fabian z Czciela. Gratulacje. Zapraszamy na napoje, na zupkę i prosimy o oddanie chipów. Na mecie melduje się w tym momencie pan Krzysztof Bukiel z Kostrzyna nad Odrą. Pan Filip Górecki. Gratulacje pani Gabriela Muszyńska jako 13. zawodniczka. Ale później jeszcze będą podziały na kategorie wiekowe, wszystko może się przesunąć, chociaż kategoria Open już jest rozstrzygnięta. Witamy na mecie panią Sylwię Łażewską i pana Marcina Łażewskiego z Chwalęcic. To za zgodny bieg. Myślę, że dzieci i młodzież obserwujące zmagania dorosłych wezmą za parę lat przykład. Bieg dopuszczony jest dla zawodników od 17 roku życia i w przyszłości również spróbują swoich sił walki z samym sobą, z odległością. Jest to najprostsza forma ruchu, bardzo pozytywnie wpływająca. Witamy kolejną zawodniczkę, panią Agnieszkę Czerwińską z Karnina.
za tym liczni przedstawiciele naszej gminy. Kolejni zawodnicy: Samuel Mielczarek i Daniel Mielczarek z Karnina. A więc Karnin mocno reprezentowany w każdej grupie wiekowej. Z numerem 30 pan Filip Swojdziński z Gorzowa Wielkopolskiego. Kolejni zawodnicy. Gratulujemy zawodnikowi z numerem 4, a konkretnie jest to pan Lech Czarniawski z Gorzowa Wielkopolskiego. Przypominam, 5700 pozornie, nie tak daleko, ale w takim tempie przebiec można spróbować. Mamy 32 minuty 47 sekund. Jeszcze na trasie kilku zawodników. Witamy kolejną zawodniczkę na mecie z numerem 77. To pani Żaneta Kurzawa z osiedla poznańskiego. Pani Małgorzata Molska z Kłodawy. Oklaskami witamy również panią Violettę Fabian z Ściela. Kolejni zawodnicy mijają linię mety, a właściwie zawodniczki, chyba w grupie młodocianej, pani Ania Gierczak z Glinika i następna lady z Deszczna, pani Natalia Saska z Gorzowa Wielkopolskiego. Pani Aneta Sowińska również teraz minęła linię mety. Mamy czas 34 minuty. Gratulujemy. I zostało nam jeszcze niewielu zawodników. Mamy 20 pań i 43 panów. 64 osoby. A 73 wyruszyły na trasę, więc jeszcze czekamy na 9 zawodników. Dla których nie zawsze wynik się liczy, ale sam fakt ukończenia biegu. Na szczęście pogoda troszeczkę nam sprzyja, deszcz poszedł gdzieś sobie bokiem i mam nadzieję, że w takiej piknikowej atmosferze skończymy i będziemy z przyjemnością mogli dla zwycięzców rozdać nagrody. Natomiast na razie Biuro Zawodów przelicza wszystkie wyniki. Oczywiście czekamy do ostatniego zawodnika. Witamy kolejną zawodniczkę z numerem 5. To pani Dorota Kaniewska z Santocka. Z numerem 3. Pan Marek Czerniawski z Gorzowa. I kolejny zawodnik, pan Eugeniusz Skiba z Gorzowa.
Myślę, że pana Eugeniusza również zobaczymy na podium. Kategoria M70. Na tablicy ogłoszeń pojawiły się już oficjalne wyniki, także kto jest zainteresowany, już może w poszczególnych kategoriach wiekowych prześledzić wyniki, które miejsce zajęła zawodniczka. Wypiszemy dyplomy i przystąpimy do wręczania nagród, pucharów, medali. Czekamy jeszcze na ostatnich zawodników. Jeszcze powinno się parę osób zgłosić, chyba żeby zrezygnowali na trasie. Jeszcze się trójka zawodników zbliża, zatem czekamy. Prosimy o zwrot chipów tutaj do koszyków. Również zapraszamy na zupę regeneracyjną i napoje. Miejmy nadzieję, że wszyscy zawodnicy dobiegną do mety. Witamy serdecznie na mecie zawodniczkę z numerem 101, a jest to pani Monika Podecka. Kolejna zawodniczka to Agata Wasilewska i Wojciech Wasilewski. I zawodnik i na mecie pojawiło się już 70 zawodników, a zatem trzech ostatnich, miejmy nadzieję, że dobiegnie również. Chwila odpoczynku dla zawodników i szybciutko wypiszemy dyplomy i przystąpimy do wręczania nagród. Cieszymy się, że dość licznie reprezentowane były wszystkie kategorie, natomiast szczegóły za moment, tak jak mówię, wyniki są już wywieszone. Najlepsi w poszczególnych kategoriach mogą sprawdzić swoją pozycję. A my czekamy na trzech ostatnich zawodników. I chyba już ostatnie zawodniczki, między innymi z zespołu Ladies, pojawiają się na mecie. Gratulacje, dały radę nie tylko zatańczyć w pokazie, ale również przebiec 5 km. A gratulujemy pani Dorocie Jezierskiej z Deszczna, pani Paulinie Gierczak i pani Ilonie Wachowiak.